Rozwiążmy jakieś zadanie, na przykład 235 razy 47. Zaczynamy, tak samo jak w poprzednich przykładach pomnożymy siódemkę razy górną liczbę, 235, 7 razy 5 równa się 35. 7 razy 3 równa się 21 i to 3 z przeniesienia to razem 24. 7 razy 2 równa się 14, dodać to 2 z przeniesienia równa się 16. Przez siódemkę pomnożyliśmy. Teraz czwórka. Ponieważ ta czwórka znajduje się na pozycji dziesiątek, to zapisując wynik mnożenia razy to 4, pomijamy kolumnę jedności i zaczynamy od dziesiątek. Mnożymy 235 nie razy 4 tylko tak naprawdę razy 40, dlatego przesuwamy się o jedną pozycję. Ale jak już się przesuniemy, to możemy liczyć tak, jakby to była czwórka, tylko zapisujemy w odpowiednich miejscach. 4 razy 5 równa się 20. Pomińmy to, co przenosiliśmy poprzednio. 4 razy 3 równa się 12. Plus to 2, które właśnie przenieśliśmy to razem 14, 4 razy 2 równa się 8. Plus 101, który właśnie przenieśliśmy, razem 9. Teraz dodajemy to wszystko: 5, 4, 6 dodać 4 równa się 10. Jedynkę przynosimy, 1 dodać 1 dodać 9 to 11 i odpowiedź 11 Zróbmy kolejne zadanie: 873 razy 98. Wymyślam te liczby na bieżąco mogą być? Spróbuję pisać różnymi kolorami, tak, żeby pomagało to w zrozumieniu. I tak jak robiliśmy to poprzednio, startujemy od rzędu jedności. Mamy tu ósemkę i mnożymy tę ósemkę razy 873, czyli 8 razy 3 równa się 24. Przenosimy dwójkę. 8 razy 7 równa się 56 dodać 2 równa się 58. Przenosimy piątkę. 8 razy 8 równa się 64. Dodać to przeniesione 5 to razem 69. No i skończyliśmy z ósemką. Przechodzimy do dziewiątki. Pamiętajcie, że właściwie mnożymy razy 90. A mnożenie razy 90 to to samo co mnożenie razy 9, a potem przesunięcie wyniku o jeden rząd wielkości w lewo. Tak, żeby jedności znalazły się na pozycji dziesiątek. I to dlatego zaczniemy wpisywać wyniki tego, co teraz będziemy mnożyć od tego miejsca. Najpierw sprzątniemy niepotrzebne resztki. 9 razy 3 równa się 27, przenosimy 2. 9 razy 7 równa się 63, dodać 2, które właśnie przenieśliśmy, to razem 65 przenosimy 6. 9 razy 8 równa się 72 dodać 6, które właśnie przenieśliśmy 78. I znowu dodajemy 4, 8 dodać 7 równa się 15. 1 dodać 9, dodać 5 równa się 15. 1 dodać 6 dodać 8 też równa się 15. 1 dodać 7 równa się 8. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. Wynik mamy taki: 85 554. O ile nie złamało nam się coś po drodze. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Pomnóżmy jeszcze jakieś dwie, 3 cyfrowe liczby. Chociaż w sumie będziemy wykonywać te same czynności. Mam nadzieję, że schemat mnożenia pisemnego znacie już na pamięć. Na przykład 234 razy 643. Najpierw jedności, czyli trójka, mnożymy ją razy 234. 3 razy 4 równa się 12, przenosimy 1, 3 razy 3 równa się 9 i dodajemy 1 razem 10, przenosimy 1, 3 razy 2 równa się 6, dodać 1 równa się 7. Teraz mnożymy razy 4, ale to 4 na pozycji dziesiątek, więc wiemy, że to oznacza czterdziestkę. I dlatego będziemy zapisywać wyniki od tego miejsca w lewo. Czyścimy przechowalnie. 4 razy 4 równa się 16. Jedynkę przenosimy. 4 razy 3 równa się 12, dodać 1 równa się 13. 4 razy 2 równa się 8, dodać to 1 równa się 9. Mamy załatwioną czwórkę, czyli czterdziestkę, w zależności od punktu widzenia, więc startujemy do pozycji setek, czyli do szóstki, która tak naprawdę jest sześćsetką. setką. I dlatego zaczniemy zapisywać wyniki o dwa rzędy wielkości w lewo od pozycji setek. Wszystko po to, żeby liczyć, jakby była to szóstka. Możemy zapomnieć o tych setkach, pod warunkiem, że przepchniemy wszystko o dwa zera w lewo. Znowu czyścimy szatnię: 6 razy 4 równa się 24. Dwójka do przeniesienia. 6 razy 3 równa się 18, dodać 2 równa się 20. Dwójka do przeniesienia. 6 razy 2 równa się 12, dodać 2 równa się 14. No i wszystko to dodajemy. 2, 6, 7, dodać 3 równa się 10, 14, jedynka do przeniesienia. 1, dodać 9 równa się 10. 5, 1 i otrzymałem taką odpowiedź 150 462. No to chyba możemy przejść do następnego etapu.